Witam was kolejny z serii Easy, Autumn Vagana. No i ostatnio zakończymy grę właśnie pod Redmond. No i cóż, pozostaje mi nic innego, jak tylko ruszyć na wyspę Genosa. Ale nim tam się udam, to najpierw zobaczmy, co nowego tutaj mamy. A mamy. Mamy jakiś nowy rodzaj przeciwników, który pojawił się tu znikąd i w sumie na nich trzeba uważać, bo... oni, a właśnie, jeszcze co do ich, no właśnie, czemu nie mam wyekwipunkowanego najlepszego miecza? O. No i teraz to już będzie trochę inna zabawa. No właśnie, to mnie atakuje, mimo tego, że ja nawet to atakuję. Normalnie byśmy odrzucali przeciwników i ich blokowali, ale nie w tym przypadku. Dobra, porozwalamy tego troszeczkę. Spróbuję dobić jeszcze poziom, bo przyda mi się to. Zwłaszcza na wyspie właśnie Genosa, gdzie przyjdzie nam się zmierzyć z nieprzeciętnymi przeciwnikami. Dobra. Idąc dalej, kolejny. Dobra, defense plus. Jakkolwiek by mi to miało pomóc. Dobra. To szołmionko. No niestety w tle możecie słyszeć pewien warkot. No niestety gdzieś coś chodzi. I niestety nie mam na to wpływu. Dobra. Idąc dalej. Pokusimy troszeczkę przeciwników. Ale z tym myślę dosyć szybko się uwiniemy. No chodź tu. Dobra. No cóż, na wyspę trzeba iść przygotowanym. Niestety, tam to już nie przelewki. Już na dzień dobry będziemy mieć ostrą waleczkę. Dobra, chodź tu. Dobra, jakiś hajsik mi wpada, ale ten hajsik to tak na pewno sprawy nie jest mi do nic szczęścia potrzebny w tym przypadku. Hajsik nie jest do szczęścia potrzebny. Cóż to za stwierdzenie. Dobra, takie rzeczy tylko w grach. Dobra, co my tu więcej mamy? Kolejny przeciwnik. Ale to tak już ze mną, znaczy z naszą postacią, jest coraz gorzej. Mamy coraz mniej zdrowia. Dobra, i pytanie, którędy droga? Zastępstwo się chyba do ruin szło. Też nie pamiętam, ale najwyżej się troszeczkę zawrócimy. Dobra, to tak. A nie, tędy dalej droga idzie. Dobra. Jeszcze jeden, dawaj go. Dobra, 64 HP, nie? No ale jestem też coraz bliżej kolejnego poziomu. Tylko że już boost mi zaraz zejdzie, a to trochę słabe. W sensie boost do expa, to miałem na myśli. Oho, 13 HP mam. Dobra, nie, to trzeba się ewakuować, ja bynajmniej nie mam ochoty tutaj zginąć. Zamek wolny, stań wyjście, może być. Tam pracuję mam najbliżej do portu. Dobra, znów w pełni poleczony. No, ale zaraz mi się exp rate extra skończy. Albo i nie. Dobra, bijemy tych przeciwników. Jak najwięcej. O! I teraz możemy też właśnie bić tych tutaj. O właśnie, oni się zmieniają w te, z tych statuetek. I to są dość ekspiedani przeciwnicy de facto. Wcześniej normalnie nie mogliśmy im nic zrobić, a teraz mając ten miecz możemy bić tak zwanych... No właśnie, jakby to ich określić? Coś w stylu jakby nieumarłych, może tak. Dobra, dawać ich. Magic happens. Dobra. Coś więcej. Dobra, magia wiatru w sumie jest tutaj całkiem efektywna, zwłaszcza jak jesteśmy otoczeni przez tych przeciwników. No to robi robotę. Dobra, czyli tak, tutaj już nic, ekstra mi się skończył, no trudno. Dobra. Dawaj go. Dobra, jest poziom. Dobra, więc mając ekstra poziom, myślę, że na spokojnie mogę cisnąć dalej. Dobra, a droga dalej, no to właśnie wiedzie tędy. Tuż zaraz obok wejścia do zamku Wallenstein. Dobra, jest ów przeciwnik, którego normalnie wcześniej byśmy nie mogli w ogóle zranić. Ma naprawdę dużo HP. Ja nie wiem, czy on zaraz nie wstanie. Może nie. Dobra, to coś mi się wydało, ale to może nie w tym akurat isie, że byli przeciwnicy, których się rozwalało i nie można było ich wykończyć. Hej, spóźniłeś się. Oj, znamy ten głos. Tak jest, to sam Doggy. Nie patrz tak na mnie, wcale nie doberwałem aż tak mocno, ale
Nie chciałem tracić czasu też leżąc w łóżku. Ena została porwana, czy nie? No, słyszałem to już w mieście. Tak więc przekazaliśmy jeszcze szczegóły do GM-u, co się wydarzyło. A, właśnie tak myślałem. No cóż, planujesz się wyspać, wybrać sam na wyspę, co? Tak, ty nigdy się nie zmienisz. Nawet nie wiesz, czym masz do czynienia. Najpierw musisz przedostać się przez te niepewne wody. A beze mnie, no to chyba nigdy ci się nie uda. Tak więc, postanowione, płynę tam z tobą. Upewnij się, że przygotujesz wszystko, nim wyruszymy. No jakby rzeczy, z którymi przyjdzie się tam zmierzyć, no niestety jakby na nie nie wystarczy zwykła broń i zbroja. No dokładnie, ale jako że i tak nic już lepszego nie wykombinujemy, no to lecimy z tym, co mamy. Gotowy, żeby wypłynąć na wyspę Janosa? Powiedzmy, że tak. Dobra, więc uratujmy Elenę. No to płyniemy. Tak więc oto jest i opustoszała wyspa. I nasza łódź. Woda bynajmniej nie wyglądają na jakieś niebezpieczne. Ale to może tylko pozory. Dobra, także dotarliśmy. A więc wyspa Genosa, początek końca. No dokładnie. A więc to jest miejsce, gdzie Chester i Elena się urodzili. Jest tu cicho, zbyt cicho, nie podoba mi się to. Chyba powinniśmy iść, zanim coś strasznego się... No i coś właśnie się dzieje. Kurczę. Adol, wybacz, ale chyba nie będę w stanie ci za bardzo pomóc w ratowaniu Eleny. Nie martw się o mnie. Idź i uratuj ją. Ja tu odetchnę. I niestety Dogi jednak przez ranę stracił przytomność. No niestety. Dobra, tu znowu mamy jeszcze czytełko i save'a, z którego sobie bardzo chętnie skorzystam. Tak więc sobie jeszcze raz zapiszemy grę. Dobra. I tutaj przyjdzie nam się zmierzyć z kolejnym bossem. Tak, na dzień dobry, bo tutaj jest iście puściutko. To mamy wejście gdzieś. Jak tutaj sobie przejdziemy? Wiedziałem, że przyjdziesz. I znamy ten głos. Czy to nie jest siostra Nell? Ale rzeczywiście, tylko co ona to robi? W zamku już się rozjaśniło, że nie masz szans, żeby nas pokonać. A mimo wszystko tutaj jesteś. Strasznie z ciebie głupiec, że ryzykujesz, bo stawiasz wszystko na jedną kartę, by uratować Elenę. Ale ja nie mogę cię przepuścić. No i teraz tak naprawdę widzimy prawdziwe oblicze siostry Eleny. Moje życie lub twoje. Walka zakończy się dla jednego z nas tutaj. No dobra, więc siostra Elena okazuje się być Dularnym i z najprawdopodobniej współpracować z biskupem Nikolasem, który jest jakby złem największym. Dobra, trochę obrywamy. Dobra, i tak, po atakach to jest jedyna szansa, żeby w ogóle to uderzyć. Dobra, tak, to zarzucę na siebie tarczę, przez co no, nie sposób go trafić niczym. Dobra. I jedziemy jeszcze raz. Kolejna seria ataków. 4000 HP mam do zbicia, atakując po około 100 nie jest taki duży problem. Natomiast no, trzeba bardzo uważać na tego ataki, żeby zwłaszcza w pierwszej fazie nie stracić za bardzo zdrowia. Dobra, no i tak, no właśnie. O tym mowa. To jest kolejny jego atak, czyli się powiela i możemy zaatakować go wtedy, ale to tylko jedyną, że tak powiem, z postaci, które się pojawią. Dobra, i teraz jeden jest prawdziwy i to jest ten. Ewentualnie można go jeszcze uderzyć przed tym, jak zarzuci te kulki ognia, że tak powiem. To wtedy wstrzymamy jego atak i to jest najlepszy ogólnie moment do uderzenia. Kurczę, że się nadziałem na tarczę. Dobra, gdzie on jest?
Dobra, trochę za dużo HP już straciłem i zaraz wejdziemy w drugi etap walki, jak zwykle przy połówce HP bossa. Dobra, i teraz tak. Będę chciał też skorzystać z trybu boost, tylko no właśnie trzeba trafić na ten dobry moment i trochę ponawalać. I się podleczyć przy okazji. Jak zwykle. Wow, ale oberwałem. Dobra, coś już źle to wygląda i to tak bardzo źle. A to jeszcze nie jest koniec możliwości Dularna, bo on nie. Jeszcze może coś więcej zrobić. Dobra, to już chyba za bardzo źle wygląda. No właśnie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tym razem już wiemy, czego się spodziewać. Niestety w ogóle nie mam boosta załadowanego, co było trochę słabe, bo ogólnie fajnie było mieć go załadowanego. No i tak, jeszcze nie oberwać na start. Dobra, i ponawalać go troszeczkę. Im więcej, tym lepiej. W sumie jak tego uniknąć, tak żeby się na to nie nadzieć? To jest dobre pytanie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, póki co mamy przewagę. Dobra, jak zarzuca tą mniejszą ilość, która po prostu sobie przelatuje, to jest luzik. Dobra, i pytanie, co teraz jeszcze zrobi? No właśnie, i tego uniknąć to już jest ciężka sprawa. Dobra, za stówkę tylko. Nie, to było akurat żenujące. O, udało się tego uniknąć. Nie wiem do końca, jak to zrobiłem, ale dobra. Jakoś po skosie chyba przeszedłem, albo zmieniałem kierunek biegu. Aha. Dawaj go. Już za późno. W tym miejscu się pojawia. W sumie ciekawe, czy jest jakiś schemat. Czy się pojawia właśnie z dala od naszej postaci, czy... Chyba najlepiej to najbezpieczniej w ogóle na środku gdzieś sobie stanąć i tutaj go ponowelać. O, to. O to chodziło. Dobra, już mam prawie połowę HP. Znaczy, no ja też mam prawie połowę HP zdjętą. To już trochę gorzej. Dobra, jeszcze jedno uderzonko, żeby się tego na tą barierę nie nadziać, bo to już totalnie jest głupota. Dobra, dawaj go. Dobra, troszeczkę się podleczymy. O, skubany, jak teraz zaczął nawalać szybko. No tak, walka weszła w drugi etap, ale no ten drugi etap to już czuję, że już jest po mnie. A to jeszcze nie jest wszystko, co nasz przeciwnik ma w zanadrzu. Dobra, już po nas. Kurczę, coraz gorzej mi idzie. No tak, tak nie może być. Ciekawe w sumie, czy jakaś magia na niego by podziałała, ale to, szczerze mówiąc, to wątpię. Ogólnie to on się broni przed tym. A może da się tą jakoś tarczę zdjąć? Nie, nie da się. Dobra. W taki sposób troszeczkę straciłem HP, ale chciałem sprawdzić, czy może mieczem da się to jakoś rozbić tą tarczę, ale no, na co ja liczę. Po coś ta tarcza jest. O, znowu. No, oczywiście, muszę się nadziać na najgorzej walący atak. To de facto jest łatwy do uniknięcia. Dobra, on się już teraz nie będzie tutaj respił na środku, bo w sensie, no, respił. Respić to się będzie, tylko nie będzie się pojawiał bez tarczy. Dobra, już to spaliłem. Za dużo HP straciłem. No cóż, ostatnie starcie, no jak zwykle, najtrudniejsze. Jeszcze się nadziałem na te miecze, jak? Dobra. O, to było akurat dobre podejście. I tak się powinno sprawy załatwiać. Jeszcze. Właśnie, mam pewien pomysł, jak uniknąć tamtego ataku. Nie wiem, czy to akurat podziała. Dobra, zostało mu 1000 HP. I tak muszę użyć boosta, bo czym bym nie dostał, to będzie po mnie. Dobra, jeszcze jeden atak. Dobra, boost. Gdzie on jest? Dobra, to już nic z tego. Dobra, i teraz zaczynają latać tutaj takie dziwne cuśki. No i to jeszcze zarzuca takie dodatkowe promienie, żeby nie było jeszcze łatwiej. Dobra, zostało 600 HP. Co prawda boost już mi się prawie że załadował.
Ale zabiłem się o tarczę. Nie! To najgłupsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Dobra. Dobra, tych mieczy nie da się w żaden sposób odrzucić. Nic się z tym de facto nie da zrobić. Dobra, i co teraz jeszcze zarzuci? No niestety to. Dobra, dawaj go. Dobra, poszło całkiem gładko z tym pierwszym 1000 HP. Dobra, trochę się nadziałem niestety, ale zabraliśmy kolejne 500. Dobra. Gdzie on jest? Tu jest. Dawaj, spała. Dobra, bez straty w HP, bardzo ładnie, chociaż trochę za mało zabrałem. No niestety, nie byłem w najlepszej pozycji do tego. Może się tylko na tą tarczę nie nadzieć, bo to już jest w ogóle głupota. Dobra, same proste ruchy wpadły. Wszystko na mnie. Dobra, pięknie zgarnąłem wszystkie ciosy, jakie tylko zostały wysłane w moją stronę. No po prostu cud miód. Dobra, muszę użyć boosta, bo nie przeżyję tego. Dobra, gdzie on jest? Tam gdzieś. Mogę go ogniem? Nie mogę chyba. Dobra, w ogóle ta magia wiatru to jednak jest bezsensowny pomysł. 1200 HP, ale za szybko leci. Dobra, coś tam zabraliśmy. Już ma poniżej 1000, więc zaraz dorzuci te takie cudeńka maleńkie, które będą nas też nawalały. Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, ale czy dobra? Dawaj go. Kurde, 300 HP, nie? 200. Dobra. Chyba zwalnia z mieczami, coś tak zauważyłem. Nie, dwa ciosy wystarczyły, żeby to wykończyć. O Boże, ta gra mnie wykończy właśnie, nerwowo chyba. Dobra. Ogień proszę. Już nie wiem, czy to zadziała w jakikolwiek sposób, ale dobra. Dobra, dawaj go szybko. Zdjąć trzeba jak najwięcej. Właśnie stosowanie boosta na samym początku byłoby całkiem dobrym pomysłem, to znacznie ułatwiłoby zadanie. Dobra, coś tam zabraliśmy. No, trzeba się skupić. Skupić przede wszystkim na unikach. Dobra, jeszcze jeden cios będzie. Pytanie. O, właśnie, taki miar prosty do uniknięcia. Ale się nadziałem na to znowu. Nie, no teraz nadziałem się na wszystko, jak leci. Mogę wyjść? Nie mogę. Dobra, zabij mnie proszę. Bo to już nie ma sensu. No teraz to tym bardziej. Możemy wejść w tarczę i się dać zabić bez problemu. Dobra, jeszcze raz. W sumie zastanawiam się, czy jak też obrywamy, czy się nam ten boost nie ładuje. Być może. Być może tak jest. Dobra, już powoli stracę wolę walki, to niedobrze. A tak na bicie kolejnego poziomu to mi się raczej tak średnio chce. Bo nie będzie to takie łatwe, chociaż tamten jeden przeciwnik taki, który tam... O, w sumie to jest takie miejsce do ekspienia. Nie wiem, czy pamiętacie, w ruinach byli ci przeciwnicy. Miałoby to sens jakiś może. Ale dobra, spróbujmy, nie idźmy na łatwiznę. Jakoś może się to uda. Dobra, gdzie on jest? Dobra, jest tu. Dobra, jak na razie idzie całkiem ok. 2500 prawie. Jest tam troszkę ponad ma. Muszę powiedzieć, że zbiłem. Jak mogę zbić 2,5, jak ma 4. Ale to nieważne. Dobra, nadziałem się dosyć ostro, ale też i całkiem ostro przywaliłem. To tego taki plus. Ale strasznie opornie idzie mi ładowanie tego boosta. Dobra, przyspiesza z atakami. Magia ognia w ogóle nie funkcjonuje. Dobra, dawaj go.
O, uuu, to jak dobrze! Dobra, nie spodziewałem się, że ogień będzie tak skuteczny. Dobra, ale i tak chyba zaraz będę musiał boostem zarzucić, bo mogę nie przeżyć tego na dłuższą metę. Dobra, jeszcze 1000 HP do zbicia. Lepiej, żeby tak nie szedł poniżej tego 1000, bo zarzuci mi jeszcze te tudajki, które będą mnie tutaj nawalały. Dobra, dawaj go! Dawaj go, dawaj go! Kurczę, 400 HP, nie? Dobra, a mi zostało 40. To znaczy, że oberwę czymkolwiek i już będzie po mnie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest! Ostatnich 30 HP. Ja pierniczę. Ale to była walka. Edo, stałeś się naprawdę silny. Kiedyś on uratował moje życie, uratował moją duszę. Jednak powiedział, że będę żyć jakby dla niego na zawsze. A wtedy udał się do ruin Ilbrus i wrócił i totalnie się zmienił. A wciąż ja w niego wierzyłam. Staliśmy się niczym jedność. 12 lat temu zaatakowaliśmy ludzi na jej wyspy. Może to jest właśnie kara za moje grzechy, moje winy. Dziękuję ci, Adol, za uratowanie mojej duszy. Proszę, pomóż jej, uratuj Elenę. No i tak oto pokonaliśmy raz na zawsze siostrzyczkę. No dobra, więc możemy iść dalej i zobaczyć, co tam będzie na nas czekało. No i teraz będzie jeden z takich trochę, można by rzec, cięższych dungeonów. Dobra. Przeciwnicy, których mieliśmy już okazję zobaczyć wcześniej. Dobra, ubij ich szybko. Dobra, i idziemy dalej. Dobra. Magii chcę używać, a nie mam już... Jak? Dobra. Załatwmy tych wszystkich tutaj, przyjemniaczków. Jakieś leczydełka, coś? Nic. Dobra, ale coś... Jestem bliski kolejnego poziomu, więc może zaraz go i wbiję. Choć sytuacja zaczyna wyglądać tak coraz gorzej. Dobra, idziemy w każdym bądź razie. Co, ja bym się chętnie tam troszeczkę wrócił, ale dobra, zobaczymy, co my tu mamy. Dobra, jest poziom. Dobra, więc decydokiami się nie muszę jakoś przejmować. Dobra, co my tu w ogóle mamy? Jakieś dziwne cuda. Dobra, jeszcze to. Dobra, ja bym się tak chwilę wstrzymał. Dobra. O kurde, to jakimś promieniem. I to takim fest nawala. Aha, i to tak nadziać się na to, to tak średnio chcemy. Dobra, załatwmy to szybko. Też szybko mi się mana ładuje, tak na dobrą sprawę. Znaczy nie, żebym się z tego nie cieszył. Dobra, wykończmy to. Dobra, tu mam jeszcze takie śmieszne wałeczki, które oczywiście będą nas próbowały zabić. I teraz pytanie moje jest takie. Uhuhu. Dobra. Nowy rodzaj przeciwnika. Jakiś następny. Dobra, i teraz tak. Dobra, musimy to kosić jak najszybciej i najwięcej. Dobra. O, tam jest jakaś skrzynia. I ta skrzynia wydaje się być czymś dobrym. Pytanie się, jak się tam dostać. Jakoś od góry. Dobra, spróbujemy. Dobra, te skoczki są takie same jak w ruinach, czy takie same. Na pewno nie są takie same, ale podobne jak w ruinach Ilbrus. O kurde. Dobra, tego wężowca, czy cokolwiek jest, trzeba wykończyć. I tu jeszcze takie cwele lata. Wykończmy to. Dobrze. I teraz tak, muszę skoczyć tu i tu. Dobra, coś tu jest. Co to jest?
O, mamy szmaragd, czyli nie wiem, czy już na maksa nie ulepszymy sobie naszej magii wiatru. No, tak prawie. Aha, tutaj tak nie przeskoczę, dobra, muszę z powrotem iść od początku de facto. Dobra, te walki to akurat nie jest jakiś problem. No, źle to zrobiłem. Jednak musimy użyć magii wiatru trzykrotnie. Czyli magia wiatru, wyskok, a nawet dwukrotnie starczyło, okej. Okay. Dobra, i teraz tak, tu ogólnie coś jeszcze jest. Tu mamy 750 rud rawalu. No to grubo. Dobra, i teraz tak, trzeba przejść, żeby się nie dać zabić temu czemuś. Dobra. Kolejna partia przeciwników wykończona. Idziemy dalej. Dobra, kość tu ładolu. Nie wiem, to jakieś nietoperze, co to jest. Dobra, najpierw chyba tą wykończę, dobra, i teraz tutaj. Dobra. Kolejna partia przeciwników załatwiona. Idziemy teraz w tę stronę. I co my tu mamy? Znowu to jakby nietopyrki. Można sobie też poczytać tamte info na temat przeciwników, ale... czy to nam do czegokolwiek potrzebne? O kurde! O, zostaliśmy zrzuceni! To w takie bardzo niedobre przepaści, gdzie mamy całą zgraję przeciwników, którzy nas po prostu gonią i pewnie będą chcieli zabić w jakiś taki lub inny sposób. Dobra, mamy Lustrous Hammer, cokolwiek to jest. I teraz tak. Dziękuję, do widzenia. Tu są magicy, tu są w ogóle jakieś cudaki. Dobra. Ale tak, udało nam się uciec i coś mam. Co to jest? Co ja dostałem? Jakiś młot. Do czego on mi jest potrzebny? I gdzie on jest? W zasadzie to ja nie wiem. A, mamy sytuacje, a jest młot. Znaleziono jakby w mrocznej świątyni czy czymś takim. Jego jakby krwawe... część... jakby zawiera coś w sobie, coś krwawego. Nie wiem, dlaczego ten mod będzie nam potrzebny, ale do czegoś na pewno, skoro go znalazłem. Dobra, w sumie to nie wiem, czy jest jeszcze sens w dzisiejszym odcinku podążać jakoś dalej, najwyżej sobie jeszcze coś tam troszeczkę doeksplorujemy. Natomiast tak, idąc z powrotem... A mogę tam zeskoczyć w sumie? Nie, nie mogę stąd. Dobra. Dobra, załatwione. Dobra, kolejna partia przeciwników załatwiona. Chociaż już teraz mniej expa mi dają de facto. Dobra, jakieś leczydełka. Dobra. No, i tu jest ich dużo. I takie szersze towarzystwo to o wiele przyjemniej się rozwala. Dobra, leczydełek, hapsy na full i ciśniemy jeszcze raz. W sumie z drugiej strony fajnie było tam też pójść na dół, bo tam naprawdę jakbym tak skosił tych wszystkich przeciwników, to też naprawdę konkretne expy by wpadły. Plus jeszcze oni chyba też dropią rudę rawalu, więc w razie czego też miałbym na jakieś ulepszajki na późniejsze zbroje, które no będą, rzecz jasna. Dobra, chodź tu. Dobra, ile tu ich jest? Dobra, trochę oberwałem. Dobra, i jeszcze ten. Dobra. No to tak, expy wsiadły całkiem konkretne. A, tu jest jeszcze jeden cwaniaczek. A, chodź tu! Dobra, i teraz tak. Tutaj mnie interesuje przejście. Dobra, już może zostawmy tych przeciwników, nie chcę się z tym wszystkim użerać. Dobra. No jeszcze dostałem z promienia. Dobra, to wszystko mnie ściga tutaj i chcę zabić.
Dobra, jesteśmy na kolejnej części, tu powinniśmy być bezpieczniejsi. Dobra. Czyli tak, można tutaj boleśnie spaść, może nie tyle co sam upadek jest bolesny, co to co tam na nas czeka. Może nieźle dowalić. Dobra. Dobra, chodź to. To jest stosunkowo łatwe do rozwalenia. Jeszcze jakby tak rozdzidełko dropnęło, to już było całkiem super, no ale już nie można mieć wszystkiego. No dobrze, no jesteśmy na tejże części, której właśnie spadłem wcześniej. Nie wiem, czy tam w ogóle wyjście jakieś normalne było. Pewnie tak. Dobra. Musimy tutaj jeszcze przeciwników na tyle, ile to jest możliwe. Rzecz jasna. Dobra, bo tutaj można całkiem zlecieć. I to właśnie jest troszkę słabe. Dobra, ogień to w ogóle działa na to? O, działa. Tak nie jakoś super, ale działa. Dobra, pokłośmy tych przeciwników. Dobra, nie wiem, czy przypadkiem nie muszę właśnie wskoczyć sobie w tę dziurę, że tak się wyrażę, tu. Dużo by na to wskazywało, bo ja przyszedłem stąd. Dobra, jak wskoczę tu w sam środek. A, no właśnie. To tędy droga. Dobra, tu jest jakiś magik. I tu jeszcze mamy coś. Zbroję z Rawalu. Czyli mamy lepszą zbroję. Bardzo dobrze. Znaczy to właśnie nie powróci z powrotem do swojej poprzedniej formy. Dobra, mamy zbroję plus 7. No dobra. Tak mnie zastanawia, jak bardzo złym pomysłem jest zeskoczenie tutaj. Ci przeciwnicy, no takie przyjemniaczki, jakby nie było. A, bo tu chyba jest wyjście. O. Tylko, że oni skaczą. Dobra, pokosimy troszeczkę. Albo i nie. Dobra, czyli tak, tu mamy całą zgraję przeciwników, z którymi raczej nie chcę się użerać, bo w sumie ich nie jestem w stanie póki co rozwalić. Ale, zaraz. A ja mam coś, co mogłoby mi pomóc? Nie. Z tego co pamiętam, to ja chyba muszę zdobyć jakiś przedmiot, który mi właśnie taką rzecz umożliwi. A i źle poszedłem. O kurde. Dobra, tu trzeba cały czas skakać. Dobra, i tak, jeżeli tu przejdę, to chyba dojdę do tarczy rawalowej, bądź tej najlepszej. Jakkolwiek tam się ona zwie. Tak, a nie, mamy Silver Chimes. O, srebrne dzwonki. To jest właśnie przedmiot, który umożliwi nam jakby zabicie tego. Dobra, ale na razie i tak się nie chcę w to bawić. Ja chcę sobie po prostu przejść w wiarę możliwości żywy. O, dobra, udało się jakoś. Dobra, ciekawe co mnie tu czeka dalej. A, jeszcze się na to nadziałem, dobra, chodź tu. Dropnij mi, leci do oko. To mnie goni! Dobra, wiecie co? Nie wiem, czy się nie chciałbym wrócić z jednej strony. Dobra, zrzucę sobie boosta, kurczę, na coś to się niech przyda. Dobra. Dobra, podleczymy się troszeczkę. No właśnie. Lepiej, żeby te węże jakby nie podchodziły za mną, bo one stają się jeszcze bardziej rozjuszałe. Są lepsze w tej pozycji, gdzie mogą użyć promienia. Dobra, jakieś hapejki, nic. Żadnych hapsików. Dobra, nie chcę się nadziać na ognie. A, dobra. Save'a, please. Dobra, skoszone. Ale nie, co nie zmienia faktu, że i tak mam mało HP. Ale kolejnego boosta mam załadowanego. Ciśniemy. Dawać mi to tu.
kurczę, znowu spadłem. I to spadłem w bardzo złe miejsce. No dobra. To pozostaje mi się tylko ewakuować. To żegnam tych tutaj przeciwników. No i myślę, że też i pożegnam się z wamina na ten odcinek. W kolejnym dalej zajmiemy się tym miejscem. Tymczasem w dzisiejszym filmie z serii Is to już wszystko, więc mi pozostaje się z wami pożegnać. Chociaż jeszcze w sumie, czemu ja nie wykwipunk... Aha, bo mam tylko to. Dobra, pozostaje z wami pożegnać i zaprosić was na kolejny film z serii Is The Ocean Fergana, w którym to... No już dalej będziemy przechodzili to miejsce, jakże emocjonujące. Dobra, dzisiaj to wszystko, ja z wami się do usłyszenia.